Dzień dobry, Anna Sańczuk i Maciej Ulewicz, czyli duet Kultura do Kwadratu. Ponownie w studiu festiwalowym 19. Festiwalu Filmów Spotkań Niezwykłych w Sandomierzu, którego mecenasem jest BNP Paribas. Pomysł na ten festiwal jest taki, by poprzez kulturę w zdarzeniach, zwykłych, pozornie historiach odkrywać to, co niezwykłe. I taka jest najkrócej jego idea i również taki jest najnowszy film naszego gościa, Pawła Łuzińskiego. Dzień dobry, Pawle. Dzień dobry. Dokument, tak, i również Maciek tutaj z nami. A jeśli chodzi o Pawła, no to cóż, reżyser, dokumentalista, autor takich znakomitych, poruszających dokumentów jak Miejsce urodzenia, Taka historia, Siostry, Nawet nie wiesz, jak bardzo cię kocham i rzeczonego najnowszego filmu balkonowego. Pawle, ostatnio spotkaliśmy się przy premierze właśnie filmu balkonowego, słynnego już dokumentu, który no, z sukcesem jeździ po Polsce i prezentowany jest teraz na poważnej platformie streamingowej. Dla tych, którzy jednak przez zupełny przypadek jeszcze nie widzieli Twojego filmu, jakbyśmy mogli przybliżyć istotę tego przedsięwzięcia, które wyrosło z codziennych Twoich balkonowych obserwacji i rozmów ze zwykłymi, niezwykłymi, zwykłymi ludźmi. Co to było? Co się wydarzyło? No wiesz, pomysł był prosty, bo chciałem po pierwsze odwrócić zasady gry dokumentalnej, które na ogół polegają na tym, że to reżyser szuka bohatera i za nim biega, chodzi i się rozgląda. Na ogół nie z balkonu, tylko musi wyjść na ulicę, gdzieś pojechać, dokądś zmierzać, no nawet z kraju czasem musi wyjechać, żeby znaleźć tak człowieka i historię. A tu sobie pomyślałem, no dobrze, to ja sobie zrobię taki eksperyment i odwrócę rolę. To znaczy ja będę stał na tym balkonie z tą kamerą w jednym miejscu, tak przybitą, która pokazywać będzie właściwie tylko jeden kadr. I jestem ciekawy, czy jak będę stał, wiesz, wystarczająco długo, czyli na początku myślałem sobie, że może to powinien być rok, potem już troszkę to się przedłużyło, no to czy rzeczywiście będzie tak, że cały świat wejdzie w ten mój kadr. No, czy krótko mówiąc, bo to zależy, taki układ jak, wiesz, w fizyce, no zależy od pozycji obserwatora, że teraz ja będę obserwatorem i, tak, i ten świat tutaj będę czekał na to, kto kolejny mi się tutaj pojawi ze swoją historią. No takie były założenia, a prawda była taka, że po prostu poza wszystkim nie miałem żadnego pomysłu na film. Więc to, co mówię bohaterom na początku, że nie mam pomysłu, szukam historii, szukam bohatera, to wszystko jest absolutnie prawda. Dokumentalne 8,5, tak? Taki film reżysera o tym, że nie może zrobić filmu, bo nie wie, jak go zrobić, no, i on się tworzy. Z tą różnicą, że nie jestem Mastrojanim, ani Fellinim. Ani Fellinim w jednym, tak. Więc oczywiście miałem taki pomysł trochę backupowy, który polegał na tym, że gdyby mi się nie udało z ludzi, od ludzi dostać takich historii głębokich, jak bym chciał, jak bym sobie życzył, jak lubię dostawać, jak to było przy innych filmach, no to wtedy będzie taki film o tym, jak to trudno jest film zrobić i taki właściwie rodzaj making ofu filmu, który nigdy nie powstał. Ale na szczęście rzeczywistość dopisała, ludzie jak zwykle byli wspaniali, odważni i mądrzy i się chętnie dzielili swoimi historiami. Moja obawa, że wiesz, że te 4,5 metra, 5 odległości, że to nie ma że to taki nie intymne, dystans, tak? Że dystans okazała się... Jeszcze ty z góry na nich patrzysz. No i że jeszcze właśnie troszeczkę z góry, ale bez poczucia wyższości, tylko no, też znowu fizyka, no parę metrów powyżej. Ale no ale zaczepia żeby też, lepiej. Nie? Przepraszam. No tak, dzień dobry, witam, tu jestem. Czy pan by mógł ze mną, panie, porozmawiać chwilkę? No ale okazało się, że ta odległość właśnie uczyniła tę rozmowę możliwą tak naprawdę, że to, że oni mieli swobodę wejścia i wyjścia z tego kadru w dowolnym tak, to momencie, prawda. To no to wiesz, jak ja bym teraz stał z krzesła i powiedział, to ja bardzo dziękuję, bo ja już muszę iść, no to byłoby niemiło wam, nie? Albo jak ktoś podsuwa mikrofon. Albo jak ktoś podsuwa i terroryzuje, wiesz, to niefajnie, nie? A tu właśnie każdy mógł powiedzieć, przepraszam, nie mam czasu, śpieszę się do pracy, ale on potem przychodził. Któregoś innego dnia. No właśnie, weszli w kadr i powstał taki jakby na ten moment trochę Polaków portret własny z tego momentu. No nie tylko Polaków, mam nadzieję, ale że człowieków w ogóle. Człowieków, ja tak myślę, tak no. Bardzo nie chciałem, żeby działo to było się tylko to... o Polsce, albo nie daj Boże tylko o Saskiej Kępie, wiesz, jednak chciałem, żeby to było... Bardzo dobrze, bo za chwilę cię jeszcze tutaj podpytamy w tej sprawie. Ale właśnie, co się na ten portret składa? Z kim rozmawiałeś? Jaki obraz świata się wyłonił z tych dyżurów dwuletnich? Dobrze powiedziałem? Dwuletnich, tak.
Na balkonie? W czuwaniu, w mrozie, gradzie, upale, mrzawce. Tak było. W sumie 2,5 roku. 165 dni zdjęciowych w różnych porach roku, no bo bardzo chciałem mieć śnieg, a to nie zawsze występuje u nas. Więc coraz radziej upał, proszę Państwa, występuje. Tak. Więc wiesz, jak to jest przy robieniu filmu? Tak naprawdę, no to jest, reżyser sobie tam to wszystko wymyśla jakoś, potem przychodzą bohaterowie i dają mu to, co mu chcą dać. I on z tego musi wybrać, ale chce wybrać to, co myśli o świecie, a nie średnio ważoną tego, z czym ludzie przychodzą. Czyli to jest film o tobie. Pośrednio. Każdy film dokumentalny, autorski jest o reżyserze trochę bardziej to niż o świecie. Tak, to oko, które patrzy, prawda? Mówmy, dobra, świat z jego punktu widzenia. Tak, może tak. No oczywiście. Więc film jest, ja chciałem montować, wiesz, oczywiście historie głębokie bardzo lubię, trudne jeszcze bardziej, więc jak ktoś przychodził i pytałem, co słychać, on mówi, wszystko dobrze, to ja mówię, no to bardzo się cieszę, ale niestety, przepraszam, ale nie może pan wejść do filmu. Taki autotematyczny żarcik. Z taką grupą respondentów już rozmawialiśmy. To nie jest ciekawe, tak. Jak nie ma kłopotów, to nie jest ciekawe. No więc moje kombinowanie montażowe szło w stronę właśnie takich historii trudniejszych, czy w związku z tym bardziej ponurych może i smutnych, ale moi wspaniali komontażyści Piasek Wójcik, świetny duet, oni na szczęście to tak młodzieńczo pociągnęli w stronę też, żeby było trochę bardziej dowcipnie i żartem i ten, żeby niekoniecznie musi być tak nasmętny. I bardzo dobrze to się stało, bo widzę, że teraz po reakcjach ludzi, że oczywiście one są zróżnicowane, jedni mówią, no wyszedłem z filmu, jaki to jest, świat jest fantastyczny i ludzie są piękni i optymistycznie i super i fajnie, ale przychodzą też tacy, którzy mówią, ale pan smutny film zrobił. No to ja, to ja, dokładnie, my jesteśmy właśnie takimi widzami. Więc się udało trafić tak, że każdy jest zadowolony tutaj na swój sposób. Będą Państwo zadowoleni, proszę oglądać film balkonowy. Zobaczyliśmy bardzo wiele wzruszających, wstrząsających, ciekawych, smutnych, poruszających historii zwykłych, niezwykłych ludzi, cytując tytuł festiwalu. W związku z tym, Pawle, powiedz nam, jakie spotkania z tego filmu balkonowego najbardziej Ci utkwiły w pamięci, odcisnęły się w Tobie najmocniej. No, miałeś ich, ile tych rozmów przeprowadziłeś? No wiesz, koło 2000, jak 2000 rozmów. Spotkań, tak. 2000 spotkań. Pan Robert, ja od razu mówię. Ale to Ty mówisz, a ja jestem ciekawy, co Paweł. No Robert też, powiem Robert. No bo Robert jest takim, można powiedzieć, takim bohaterem, który się pojawia tam parokrotnie. No wiesz, bo w ogóle film jest tak utkany, to dla tych, którzy go nie widzieli, że są ludzie, bohaterowie nawracający, to bardzo mi zależało na tym, żeby widz się przyzwyczaił do takich, tacy ludzie w głównych rolach i tacy, którzy są, jakby to nie brzmiało, na raz. W jednym epizodzie. Na raz, w jednym epizodzie tylko i więcej nie, ale wiedziałem, że muszą być ci powracający i takim jednym z nich jest Robert, to jest fantastyczny chłopak i no, poruszający i jest bardzo trudną historią życiową, no po prostu taki, ktoś z nas, no, tylko skręcił kiedyś po prostu w nie tę uliczkę, co trzeba i potem trafił do więzienia. I to się wszystko gdzieś bardzo, jego życie jest skomplikowane. Więc on tak, ale pytacie mnie tutaj o takie spotkania niesamowite. Wiesz, nawet co, te, których nie ma w filmie być może. Właśnie, bo w filmie, wiesz, bo to chciałem właśnie powiedzieć, że w filmie zostawiliśmy, wszystkie spotkania są w jakiś sposób dla mnie ważne i poruszające, te, które zostały. A z takich, które się nie znalazły, no jeden pan mi chciał złamać rękę na przykład, wiesz. Bo nieopatrznie zszedłem do niego na dół. Jeden pan chciał wejść do mnie na balkon, Krzysztof, sąsiad, bo nie chciałem z nim iść na piwo, to chciał mnie bardzo serdecznie, jeszcze serdecznie z tego balkonu zaprosić na to piwo, tak. Dobrze, że nie spadł z tego balkonu. Jeden pan, słuchaj, zaparkował i spał w samochodzie, ale to nie ten pan Piotr jest w filmie, tylko pan Marek i mieszkał tam przez tydzień. Bo tak bardzo chciał zaistnieć w Twoim filmie? Nie, bo tak bardzo chciał po prostu, tak bardzo nie chciał chyba wracać do Kozienic, skąd pochodzi, nie miał pomysłu kompletnie na swoje życie i był bardzo biedny i starałem się mu pomóc. Budziłem się rano, takie nawet troszkę wcześniej niż on, potem sobie rozmawialiśmy. Marek zaparł papierosa, przeciągał się, wychodził z auta, to był Volkswagen Polo, taki nieduży, wiesz, bardzo, cały tam dobytek miał ze sobą. Mówi, kawę pan zrób. No to ja schodziłem z kawką do niego i oczywiście wtedy rozmawialiśmy. A panu Robertowi ubrania na rozmowy o pracę pożyczałeś, czy dawałeś? To po prostu też, fotografia do dowodu osobistego. No, o pracę to w ogóle jeszcze nie marzył, o pracy. Jakoś to tak najpierw w mojej głowie to zostało, ale bo on mówił dużo o tym. Przypomniałem sobie jedną historię niesamowitą, bo filmowałem też właśnie, jak coś się działo dziwnego w samochodach. Sobie myślę właśnie po panu Piotrze i panu Marku z Kozienic, w spaczach w samochodzie, że
jak ktoś jest w samochodzie, no to już może być ciekawy. Rano się budzę, widzę takiego, wiesz, dużego Volkswagena, transportera zaparkowanego. Otwierają się drzwi i wychodzi z niego człowiek, ale potem wychodzi z niego drugi człowiek, a potem trzeci i czwarty i następni otwierają się drzwi. Ich tam było dziewięcioro w środku. Okazało się, że to jest kapela punk rockowa z Niżnego Nowgorodu, Rosja. I namówiłem ich, młodzieżowa oczywiście kapela, nie jacyś, wiesz, starzy punk rockowcy, tylko młodzi. I namówiłem ich i odegrali mi unplugged koncert na Trawniku. Taki z piosenką taką protestującą przeciwko złu tego świata. No. Nie dałem tego do filmu, nie weszło, bo wspaniałe. No, wspaniałe, ale nie było, wiesz, no nie do uwierzenia to są sytuacje. Podobnie jak nie do uwierzenia jest to, że wiesz, nałapałem człowieka, który wchodził w mój kadr i właściwie po minucie on mi mówił, że jest niepijącym alkoholikiem. To pan Piotr, a właściwie Piotr, bo już się zdążyliśmy zaprzyjaźnić w międzyczasie ze sobą. Jesteśmy w kontakcie. Albo ta nieśmiała dziewczyna, Agnieszka, która podeszła do kamery, tak, przywabiona tam gdzieś przeze mnie po raz kolejny, udała się mi się wreszcie namówić na rozmowę i ona... I ten kontakt jest, film się skończył, ale my do siebie dzwonimy, widujemy się na dzielnicy tak zwanej i to też takie, wiesz, to coś dobrego, co ja dostałem, tak? Relacje są prawdziwe, ja dostałem dużo dobrych rzeczy od bohaterów, mnóstwo, nie tylko w planie, że tak powiem, materiału filmowego, no, tylko po prostu ludzkiego, w ludzkim planie i mam nadzieję, że oni też ode mnie coś dostali, jakiś kawałek, no, jakiś tych cierpliwości, które miałem do tego, żeby wysłuchać, bo przecież każdy z nas na dobrą sprawę strasznie chce być wysłuchany, nie? Strasznie chce być tak, zobaczony, czy po prostu w ogóle dostrzeżony, że jest, że żyje, że ten... A ja byłem tym człowiekiem, co... No, tak chciał się słuchać. Chciałem, tak. No taką mam pracę, wiesz. Stworzyłem coś w rodzaju takiego właśnie świeckiego konfesjonału. Mhm. Się niektórzy śmieli, tak mnie nazwali właśnie, ten Krzysiek Budowlaniec tak zwany, bo każdy bohater ma swój, miał swój folder i swoją ksywkę, wiesz, no to właśnie żeby był Krzysiek Budowlaniec, kim, tak. I on mnie tak mówił właśnie, że się dobrze czuję w konfesjonale. Nagle się zorientowałem, że rzeczywiście to jest jakiś rodzaj konfesjonału takiego. Tylko wiesz, co ja mogę. Oni mówiąc do mnie tak naprawdę mówili, wydaje mi się, bardzo często do kogoś, kto tam jest na górze gdzieś ponad nami. Mhm. Może jest. Jak spotkaliśmy się przy premierze, no to był ten specjalny moment. Wszyscy czekaliśmy na reakcję, ty na reakcję nie tej branżowej publiczności, tylko zwykłych, niezwykłych widzów. No i ten film jeździ już po kraju, tak jak powiedziałem też, można go oglądać na... No nawet za granicą jeździ, tak. No muszę więc właśnie. Troszkę pochwalić jako producent, teraz się przełączam na producenta, jeśli chcę pochwalić, dostaliśmy ostatnio no właśnie, więc... fantastyczne nagrody. Producenci, reżyserzy. Nowa Zelandia na przykład. Nowa więc Zelandia. Jaka jest recepcja właśnie? Tam. Taka sama wszędzie się okazało, że ludzie są tacy sami, a nie, że... Nam się wydaje, że jesteśmy niezwykli, nie, czyli też zwykli, niezwykli Polacy. Nieszczęśliwi, sfrustrowani, niepijący, alkoholicy. Pogadaj za nią, bo ona myśli o tym filmie inaczej. Albo tacy pragnący to. Kontaktu i wspólnoty. Tak, i chcący rozmawiać, dzielić się ze sobą, bo wiesz, no przecież to jest, kurczę, podstawa naszego istnienia. No tak. Dialog z drugim człowiekiem, rozmowa nas czyni ludźmi w ogóle, bo jakbyśmy nie gadali, to nie wiem, kim byśmy byli tak naprawdę. Nie, to w ogóle nie bylibyśmy naczelnymi. Pawle, czyli w takim razie moje kolejne pytanie, to znaczy, czy gdybyś stanął na balkonie u znajomych w Berlinie, w Tel Awiwie, w Pradze, czy w Barcelonie, to ten film byłby inny, te spotkania byłyby inne, czy jednak takie same, tak jak powiedziałaś? To odpowiem ci przewrotnie, że inne, ale takie same. A może jest to pomysł bo na jesteśmy, serial? No może taki to jest pomysł, tylko, że wiesz, ja nie mówię za bardzo dobrze po hebrajsku, wiesz, po niemiecku też całkiem średnio. Po hiszpańsku bym ci trochę pomógł. Po hiszpańsku to byś musiał mi pomóc, ale jednak muszę być tête-à-tête z ludźmi, więc przepraszam, ale nie przyjmę pomocy o i wiesz. To nie, bo ja wiesz, tak w Polsce jest to, kurczę, że wiesz, że to czuję każdy niuans języka. Wiem, tak. kto idzie, wiesz, po akcencie, po ubiorze, po ten. Oczywiście. Wydawało mi się, że wiem, ale potem też. Tak naprawdę ten film mnie nauczył tego, że takie szybkie etykietkowanie ludzi jest zupełnie bez sensu. Czyli to sformułowanie brytyjskie don't judge the book by the cover jednak tak. Ma w pełni... Już po pierwszej, wiesz, 30 sekundach rozmowy obcy przestawał być obcym. I to jest w ogóle dla mnie też, to był film o takim przełamywaniu lęku międzyludzkiego, bo to nie tylko oni się bali kamery, ale mi też czasem było głupio, wstyd, a nawet się bałem, wiesz, zagadnąć czasem, nie? Ale obcy przestaje być obcy, jak już wymienimy dwa słowa, wiesz, to przestaje być taki straszny. Wygląda przepotwornie, idzie jakiś duży facet, wiesz, o Jezu, zaczepić go, nie wiadomo, może coś
rzuci się na ten balkon, ściągnie mnie, a tu nagle dwa słowa, uroczy człowiek, rozumiesz, miły, sympatyczny, wrażliwy, no tak. I już, tak, to jest dla mnie w ogóle film o przełamaniu obcości i chyba też to tłumaczy gdzieś jego powodzenie, wiesz? Że ludzie chcą się po prostu przejrzeć w innych ludziach i przez to się stają i zobaczyć, że są trochę mniej samotni, tacy sami i się mniej samotni dzięki temu, może trochę czuję. Też tak to czuję, dlatego dla mnie ten film jest pozytywny. Ale dla mnie też jest pozytywny. Ale co chcę powiedzieć, że jeszcze wspaniałe jest też to, że ci rozmówcy potrafią cię zaskoczyć właśnie, że to jest takie wytrącenie nas z... No, nie wiem, możemy sobie mówić, że jesteśmy takimi ludźmi otwartymi, że tyle żeśmy tutaj zapracowali sobie na tę naszą jakąś otwartość, wrażliwość, żeby tam każdego wysłuchać, ale jednak przychodzimy z jakimiś wyobrażeniami właśnie, że idzie wielki facet, albo że idzie jakiś tam ktoś. A tutaj albo, ktoś że idzie wymalowana pani, to na pewno ona jest głupia, nie? No na przykład, tak. Nie. Tutaj szminka mi po prostu zastygła na ustach w tym momencie, wymalowana pani. Nie, właśnie to wszystko jest, wiesz, tak, miałem taką serię niesamowitych spotkań z ludźmi, że właściwie się okazało, że się na ludziach w ogóle nie znam, a mi się wydawało, że coś... To jest najpiękniejsze w tym spotkaniu. Tak. I to jest mój zysk z tego filmu, osobisty, wiesz, się okazuje, że ludzie są, no ich historie są nie do wymyślenia, a ludzie są fantastyczni. Pawle, chciałem cię zapytać, jako reżysera, producenta, dokumentalistę, właśnie o kondycję współczesnego filmu dokumentalnego, bo jeszcze niedawno mieliśmy taki moment, kiedy to filmy dokumentalne z olbrzymim budżetem okazały, że są lepsze niż najbardziej wymyślone fabuły. Mamy tutaj na myśli chociażby te filmy Joshua Oppenheimera, Scena zbrodni, czy Scena ciszy. I to był ten niesamowity moment, a teraz troszeczkę sytuacja się zmieniła, mamy coraz więcej dokumentów, tak jak i seriali. I też widzimy, że te dokumenty czasami są takie o niczym. Na przykład na platformie, innej platformie streamingowej, też możemy na przykład znaleźć w tej chwili o takich tematach, jak na przykład jest jakiś oszust z Tindera, jest... Poniekąd tak, tylko forma też tego jest zupełnie inna, czy na przykład kolejny film dokumentalny o życiu Davida Bowie, który de facto nic nie wnosi. Zauważyliśmy, że tak jak tych seriali jest coraz więcej i filmów jest więcej, też takich dokumentów czy pseudodokumentów też jest coraz więcej. Jak ty uważasz, w jakiej kondycji aktualnie w 2022 roku jest film dokumentalny? W Polsce? Na świecie i w Polsce. Na świecie nie wiem, ale w Polsce jest świetne. W Polsce jest świetna kondycja, absolutnie. Mamy bardzo, bardzo dużo młodych, nowych reżyserów, a właściwie reżyserek, bo głównie dziewczyny, kobiety teraz robią filmy. I uważam, że to jest wspaniałe, bo one łączą no, coś, czego my czasem nie mamy, wrażliwość, większą zrozumienie, empatię i do tego są, przepraszam, do tego generalizacji, ale tak jak mówię o reżyserkach, które znam, że są dużo bardziej pracowite. O! Miło mi to słyszeć, jako kobiecie. Myślałem, że jako przyszłej reżyserce dokumentalnej. Kto wie, Maciek, Nie, ale tak wiesz, ogólnie myślę, że dokument, bo rozumiem, bo ty mówisz mi, że oprócz artystycznego dokumentu jest też dokument taki... Znaczy, jeśli jest ich więcej, sieciowy, to... platformowy, no, jakiś, tak, no tak. To tak, oczywiście. I przecież zawsze tak było, w telewizji naziemnej również są reportaże, które ludzie potocznie nazywają dokumentami, ale dokumentami nie są. Ale myślę, że widz jest wrażliwym człowiekiem i potrafi odróżnić jedno od drugiego. Potrafi rozróżnić, wiesz, film... film, w którym reżyser próbuje z nim nawiązać dialog, wiesz, nie traktuje go jak... Tak jak ta mucha tutaj. Jak, mucha o czymś innym chyba chce rozmawiać, ale... Nie traktuje go jak kogoś głupiego, któremu trzeba coś wtłoczyć do głowy, albo go tylko dać mu kawałek rozrywki, albo tylko żeby się pośmiał, albo żeby się tylko czymś zaskoczył, tylko dialog, wiesz. A ludzie, widzowie, wrażliwi, bardzo tego potrzebują. Takiego dialogu właśnie. No i takie filmy też są. Przecież nie można, wiesz, oczekiwać od świata, że będzie tylko ambitnie i artystycznie. Wszystko jest temu światu potrzebne, tylko no, trzeba oczywiście zawsze bardzo uważać, żeby ten artystyczny dokument, wiesz, to trzeba na niego chuchać i go pielęgnować jak roślinkę pod szkłem. Żeby nie został przygnieciony przez tak, ten taki... Mówisz o dużych budżetach, ale powiedziałeś też o Oppenheimerze, który akurat, wiesz, nie wiem, czy to był film z ogromnymi budżetami, ale to był film bardzo, wiesz, potrzebne, poruszające, bardzo mądrze zrobione i w sposób też taki... niekonwencjonalny, bo tam była ta drama, wiesz, pamiętasz? Tak, no i cała inscenizacja. I po coś zrobione, bo to było czyszczenie dla ofiar i też dla sprawców przy okazji. No w ogóle tam 7 pięter w głąb jest w tym filmie.
Budżety się oczywiście przydadzą, wiesz, to zawsze, bo jeśli mamy żyć z robienia filmów dokumentalnych, a nie ma to być tylko jakieś kosztowne hobby dla reżysera, to, no to warto, żeby reżyser dobrze zarabiał, żeby montażyści dobrze zarabiał, bo rzeczywiście faktem jest, że wiesz, że młodzi montażyści zdolni uciekają od razu do fabuł, a właściwie do seriali, bo nie są w stanie się z dokumentu utrzymać. A w Danii, w Niemczech, we Francji, to no tam stawki są troszkę inne i jest im, i mogą zostać tym, kim są, czyli wrażliwymi ludźmi oddanymi sprawie dokumentu i w takiej wąskiej specjalizacji. A tu na razie tego, wiesz, nie ma. Pawle, i ostatnie pytanie podczas naszego dzisiejszego spotkania, dzisiejszego ostatniego, ale na pewno nie ostatniego z Tobą. Kiedy spotkamy się następnym razem i co nam wtedy opowiesz? O czym nam wtedy opowiesz? To tajemnica na razie jest. Nie cały wiem. Czas tajemnica. Na razie wracam do punktu wyjścia. Nie mam pomysłu na film, szukam bohatera, szukam historii. Ale z balkonu już to zrobiłem. Mam co prawda drugi balkon, ale to by wyszło na jedno właściwie. Myślę, że to muszę to sobie to pytanie zadawać w kółko cały czas. Aż to się bohater i historia się gdzieś mi się zmaterializuje. Muszę trochę pożyć, żeby zobaczyć. Wiesz, ciężko mi tak po prostu z kartką papieru usiąść i długopisem i sobie wypisywać, chociaż to też jest niezła droga, ale muszę kogoś spotkać, muszę coś przeżyć, muszę coś zobaczyć. O, i wtedy, jak się spotkamy, to ci opowiem. Dziękujemy Ci bardzo za przyjęcie naszego zaproszenia. A Państwa oczywiście zapraszamy do zobaczenia nawet powtórnego i potrójnego najnowszego filmu Pawła Łozińskiego, film balkonowy. Dziękuję bardzo. Dziękujemy.